W sobotę 26 kwietnia odbyły się finały Zielonogórskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Średnich i Podstawowych w Badmintona. Nagrody wręczała zwycięzcom pani magister Żok. W gościnnej sali Szkoły Podstawowej nr 2 w miłej atmosferze przez cały dzień zmagali się młodzi badmintoniści. Po całodziennej sportowej walce prowadzący te zawody magister Frejer mógł wymienić zwycięzców. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce Anna Łączna, drugie miejsce Agnieszka Wołek, trzecie miejsce Ewelina Żyska. W grupie chłopców pierwsze miejsce Leszek Kłosiński, drugie miejsce Dariusz Cieśniak, trzecie miejsce Marcin Lechmanowicz. W deblu dziewcząt pierwsze miejsce Agnieszka Wołek, Ewelina Żyska. W deblu chłopców pierwsze miejsce Szlachta i Kątnicki. Medale wręcza pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, rozczesna przedstawiciel szkoły. Na swoją szyję. Gratuluję. Wszystkiego dobrego. Gratuluję trzeciego miejsca i życzę dalszych sukcesów, satysfakcji. Gratuluję bardzo.